Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich na kanale Kings of Chess. Dzisiaj sobie podsumujemy rundę Tata Steel Masters. Ze mną w studiu będzie jeszcze Artur Jakubiec. Już go tutaj do nas dołączę. Chwileczkę. Okej, dobra. Cześć Artur. Wchodzimy już od razu. Już jesteśmy. Okej, dobra, ruszamy. Myślę, że sobie dzisiaj zaczniemy od partii Janka. Była dość. No dość szybko ją przejdziemy, myślę. Tą partię w sumie. No w sumie wiele tam do analizy nie ma. Jedno taka rzecz, która mnie zaskoczyła w tej partii, to goniec D3. Nie wiem, czy oglądałeś, czy jeszcze nie miałeś okazji. No tutaj ostatnio częsty wariant goniec B5 w obronie sycylijskiej, skoczek BD7, skoczek D7, przepraszam, normalny ruch i goniec D3 w tym momencie. Czekaj, bo tutaj cię nie słychać podobno. Już chwilę. Okej, dobra. Już, Już tak, słychać, tak, tak? już słychać, jeszcze raz Okej, możesz się teraz powiem to przywitać. Państwu, bo mówiłem wcześniej, no ale skoro mnie nie było słychać, no to mówię teraz. To ten wariant, bo tak nawiązując to trochę do tego wariantu, tam częściej grywane jest posunięcie Hetman BD4 zamiast skoczek BD4. Natomiast tutaj no goniec D3 faktycznie myślę, że takie posunięcie troszkę, które przechodzi do różnych systemów otwartego Sycyla ze skoczkiem stojącym na D7. Ja myślę, że takie chyba średnie to musi być dla białych, podejrzewam. No to Taka moja wiesz, ocena wygląda na dzisiaj. No. stratę tempa po prostu, zwykłą stratę tempa. Jeszcze chciałem przywitać na Twitchu widzów PZ Szachu, którzy zostali przeniesieni tutaj na nasz kanał oraz Chess TV. Przypominam, że oglądacie kanał Kings of Chess i codzienne podsumowanie Tata Steel Masters. No tak, jak może wrócimy tutaj do tematu tej partii. Strata tempa, no po prostu nie wiem, jak to inaczej nazwać, no. Chyba. Znaczy, no, znaczy może tak ostro bym o tym nie powiedział, no bo jednak mimo wszystko chyba ktoś tutaj musiało być to jakoś tam przygotowane, nie? Ten wariant, więc myślę, że jakaś to idea jest. Może się okazać, że na przykład za, nie wiem, za miesiąc, dwa to będzie popularna kontynuacja, która będzie grywana przez białe, no więc to może, To znaczy, może aż tak bym takim to. optymistą to bym nie był, jeżeli chodzi o ten wariant. Jeszcze tak się zastanawiam, bo skoczek D7 tutaj to jest taki naturalny ruch w tej pozycji, więc no i skoczek C5 sobie tutaj przychodzimy, więc no zobaczymy o co tutaj chodzi białemu. No, tu już gra normalnie, Tariarian się rozwija. Roszada. Janek przez G6 gra. No G6 to takie, myślę, taka naturalna chyba reakcja, przechodzenie do takich trochę pozycji z strukturami przypominających Drakona, no z tymi jakimiś takimi tempami dziwnymi typu goniec B5, goniec D3. Mi się pozycja podoba czarnych. Tak, mi też. No i skoczek na C5 też tutaj. To znaczy, no, długo tutaj nie będzie stał, ponieważ czarny zabije tego gońca na D3, prędzej czy później. Nastąpiło to w tym momencie. No i mamy tutaj pozycję z parą gońców. Raczej czarne absolutnie nie mogą mieć tutaj większych problemów w tej pozycji. Pytanie tylko, jak tego gońca białopolowego, gdzie go postawić, żeby on sobie gdzieś tam jakieś miejsce dla siebie znalazł. No to chyba główna idea białych polega między innymi właśnie na tym, żeby tego białopolowego gońca tutaj trochę wyłączyć z gry. No, na razie on jeszcze póki co no, dla siebie miejsca nie ma. Tak, to jest no, główna bolączka tego wariantu, właśnie ten białopolowy goniec. No, na D7 go możemy zawsze albo na E6 wyprowadzić. Jeszcze tutaj są jakieś plany z B6 i goniec B7, takiego szczurka.
czy jeża można ustawić, przepraszam, jeża w tym wypadku, próbować ustawić. Ja bym tu B5 w ogóle grał i na nie B5, no B7. tak, B5 też można, B5 też można jak najbardziej. Oczywiście te pozycje też z E6 i goniec E7 raczej też się grywa, jeżeli chodzi o B6 i goniec B7. Są takie plany. No dobra, zobaczymy, jak było w partii A4. Ja tutaj w ogóle myślę, że Tari Arian za bardzo nie myślał tutaj o wygrywaniu tej partii, tylko o wysuszeniu jak najszybszym materiału i podpisaniu remisu. Zresztą, mniej więcej No, te. wiesz co, no tak, no nie wiem, czy można powiedzieć, że takimi kategoriami myślał. No bo, wiesz, ja myślę, że ja uważam, że trochę inaczej może, że po prostu on chciał dostać pozycję, gdzie nie ma dużych komplikacji, bo sobie zdawał z tego sprawę, że no tutaj Polak, no Janek świetnie się czuje w takich różnych skomplikowanych pozycjach, więc chciał iść na takie ścieżki bardziej pozbawione taktyki, czyli gdzieś się tam pozycyjnie poruszać, no i chyba to mu się udało. No to co chciał osiągnąć, to osiągnął. No tak, udało mu się to, wysuszył tutaj pozycję. Symetryczna jest zupełnie ta pozycja. No, mimo tej pary gońców, tutaj Janek raczej nie ma za bardzo co robić, jeżeli chodzi o jakieś szukanie planów na wygraną. Roszada, goniec No, E3. trzeba być cierpliwym, tak. No tak, tutaj trzeba grać z kontry w tym wariancie zresztą. O to chodzi raczej w tym wariancie ze strony czarnych, że tutaj czekamy na ataki białego i ewentualnie kontrujemy w odpowiedniej chwili. Janek oddaje biało Polaka swojego. No tu No oczywiście. właśnie, pytanie, bo to oddanie takiego Białopolaka zawsze jest dosyć taką istotną decyzją. Pytanie, czy już oddanie tego Białopolaka było konieczne, czy może można było go jeszcze troszkę Tu już przytrzymać i D5 tam grozi, go więc gdzieś. chyba to już był ten moment, gdzie musieliśmy podjąć tą decyzję, czy go oddajemy, czy chowamy go na D7. No Janek zdecydował się oddać, bo D5 już grozi, nie? Tak, no to właśnie o to chodzi, że to posunięcie D5 groziło, dlatego i potem ten goniec w ogóle by się nie miał gdzie ze sobą podzieć. Tak, bardzo by tutaj był ograniczony, też by blokował skoczka na D7. Dla skoczka to jest też dobre pole. No Janek, no moim zdaniem podjął tutaj dobrą decyzję oddać tego gońca za skoczka. Wieża C8, goniec D2. Hetman C7, wieża B4. No wieża B4 ideowe, po prostu Janek chce wtargnąć tutaj na pole C4. Norwek na razie nie chce wymieniać hetmanów i bronić to słabe pole C4. Okej, E6, wieża C1 i teraz Janek tutaj zaproponował w końcu jakieś komplikacje. Tu jest taki wariant, oczywiście może się wydawać, że skoczek D5 tu jest dobre, ale tutaj możemy zagrać hetman C1, goniec C1, wieża C1 i po króle 2 sobie odbijemy na D5 figurę. Mamy dwie lekkie figury i wieże za hetmana. W tej pozycji jednak to daje nam dużą przewagę, a po jakimś e5 sobie zagramy po prostu skoczek h5 i tutaj gońca wprowadzimy do gry albo na h6, albo na f8 i po tych czarnych polach będziemy tutaj strasznie białego męczyć. Pozycja tutaj. Tak, no tutaj przede wszystkim czarne mają przewagę materialną, jeżeli byśmy już to tak popatrzyli na to, plus tą otwartą linię pod kontrolą. Tam może mały problem jest z pionkiem B7, że trzeba go tam troszkę przytrzymać, no ale mimo wszystko te czarne figury są tu bardzo aktywne. Nawet tego białego pionka, to znaczy czarnego pionka na B7 można było chyba oddać w pewnym momencie za jakąś tutaj aktywność i ataki na skrzydle królewskim. Tak, wieża C8, nawet tam potem wieża C2 wpada, no ten król zaraz tam będzie matowany. Tak, tutaj Tari Arian by miał ciężko to wybronić. No wiadomo, nie poszedł na ten wariant.
Zagrał e5, skoczek d7. Tutaj niby też ma skoczek d5 w lepszej redakcji. Właśnie po skoczek d5, wieża c1. No niby to samo, tylko że tutaj już biały kasuje trochę pionków za to, bo po hetman b3 no, wisi pion na d5 i na b7. Ale to wiesz, to taka pozycja, że jednak te figury tutaj mają dosyć dobre możliwości włączenia się szybkiego do ataku. Tak jak pokazałeś, ten skoczek przez f8 na e6 może iść. Zagram wieża c8, żeby tutaj uzyskać jakąś aktywność na c2. No ja bym nie chciał tego grać białymi. Mimo że jakbyśmy popatrzyli na to punktowo, czysto punktowo, to niby będzie równowaga, jak wezmę drugiego pionka. No ale musimy popatrzeć na to, jak w perspektywie te czarne figury zaczną tutaj stwarzać zagrożenia dla króla. No, w tym momencie hetman jest trochę taki bezradny w tym wszystkim. Tak, tutaj naszym planem by było przeprowadzić jakąś konsolidację tych figur skoczek f8, skoczek e6 i nawet jak oddamy piona d5 i b7, po jakimś goniec h6, skoczek f4 na d4 będzie słaby pion, wieża na dwójkę będzie mogła niekiedy wejść i te piony tutaj zacząć kasować. No i z tym królem będzie duży problem. Czarne mają tutaj rekompensatę. Wiem, że te piony tutaj groźnie wyglądają, one są już dość zaawansowane, ale tak naprawdę nie stwarzają żadnego zagrożenia dla Janka w tym momencie. Tari Arian nie zdecydował się na to, pewnie też stwierdził to samo i, no i w zasadzie, jeżeli chodzi o motywy taktyczne, to już koniec na tą partię. Po prostu skoczek e2, Norweg zagrał. Janek, hetman d8, bicie na c8, hetman c8, hetman c4. No niby coś się jeszcze tutaj dzieje, ale tutaj biały gra a5, b5, skoczek c1. Janek wymienia hetmany i po wieża c8 już praktycznie panowie się tutaj mogą zgodzić na remis. Zresztą tak zaraz się stało, jeszcze wieża c4. B3, wieża C3, goniec C3, goniec F8 i tutaj zgodzili się na remis. No taka partia raczej, no nudna bym powiedział, no co tu dużo mówić. To To znaczy znaczy, no z drugiej dla nas strony. chyba spodziewaliśmy się Tak, no dla jakiejś. widza można się tak. Dla widza w sumie ta partia może być nieciekawa. No ale musimy też brać pod uwagę, że Janek po pierwsze gra czarnymi. To nie jest też tak, że będą zawsze fajerwerki w tych wszystkich partiach, niezwykłe kombinacje, poświęcenia i tak dalej. Tu jednak, jeżeli ktoś gra białymi, no to ma duży wpływ na to, jaki będzie charakter pozycji. No a tutaj jednak, mimo wszystko, białe zdecydowały się na bardzo spokojny przebieg. No i to, no, tak się zdarza. No, z punktu widzenia czarnego, czarne wyrównały po debiucie, absolutnie nie miały żadnych problemów, więc jeżeli wyrównują po debiucie, no to jest pierwsza rzecz, którą muszą zrobić czarne zawsze po tej początkowej fazie gry. No to się tu się udało. No później niestety nie udało się w żaden sposób skomplikować bardziej tej partii. No i skończyła się, myślę, że normalny wynik. No Tak, tutaj nie ma no, co. normalny wynik, oczywiście. No, ja mówię dla kibiców, po prostu taka nudna partia. No, jeżeli wiesz, spojrzysz okiem kibica, który tam, no, wiadomo. Jeżeli to będzie jedna nudna partia na 13 czy tamten, to wszystko w porządku. Okej, okay. No dobrze. Zresztą teraz ciekawą partię pokażemy. Tutaj się działo na pewno dużo w partii Radosława Wojtaszka i Caruana Fabiano. Radek grał kolorem białymi z wicemistrzem świata Amerykaninem. No i ta partia była bardzo ciekawa do samego końca. Tutaj przechodzimy przez jakieś z angielskiej do jakichś głównych wariantów. Królewsko-indyjskiej w tym wypadku. Goniec e2, e5, roszada i koniec g4. To jest taki mniej spotykany
spotykany wariant. Oczywiście główniaki tutaj to jest skoczek C6, skoczek A6 można zagrać. Goniec G4 jest takim rzadziej stosowanym wariantem. No, najbardziej pryncypialnym ruchem w tej pozycji jest skoczek C6. Oczywiście przechodzi tam do głównych pozycji, najbardziej takich głównych pozycji w obronie królewsko-indyjskiej po D5 skoczek G7. Natomiast goniec G4 to faktycznie jest rzadziej spotykane. To goniec G4 było grywane przez Azerów, ale trochę innej kolejności, że przed roszadą i E5 czarne wcześniej grały goniec G4 po to, żeby oddać tego białopolowego gońca. Ogólnie rzecz biorąc, oddanie białopolowego gońca nie jest takie, ma to sens, dlatego że wtedy będziemy chcieli właśnie organizować grę po czarnych polach. No, taka jest główna idea oddania tego białopolaka. Jeżeli chodzi o właśnie o tę ideę, to czy tam Mamedyarow, czy paru innych zawodników, no to bardzo ciekawie rozgrywali ten wariant i no, można sobie obejrzeć, bo jest trochę schodzący z tych głównych ścieżek, ale jednocześnie zachowujący takie główne idee w obronie królewsko-indyjskiej. Tak, tylko że tutaj bym jeszcze dodał, że to jest dobre oddanie tego gońca, jeżeli wybijemy na D4. Po przepchnięciu na D5 tego białopolaka chcielibyśmy jednak zachować i nie chcielibyśmy zostać tylko z tym czarnopolakiem zamkniętym na G7. Goniec E3. Karłana bije na F3 zgodnie z planem i tutaj wybicie na D4. Goniec D4. I skoczek C6. No, Karuana tutaj się przygotowuje do opanowania tych czarnych pól. Goniec E3. Tu mi się wydawało, że Radek jakby, no nie wiem, ma swoją pozycję. I tak czułem, że no dobrze się czuje na pewno w tej pozycji białymi. No i myślałem, że tutaj to Radek będzie osobą, która jakoś będzie próbowała objąć tutaj inicjatywę ze względu na te dwa gońce, a okazało się, że było zupełnie inaczej. Hetman D2, skoczek D7, no ładne bardzo manewry tymi skoczkami. Te czarne pola naprawdę są dużą słabością dla Radka. Wieża D1, no i co powiesz, Arturze, o tym posunięciu? No, ja byłem bardzo zaskoczony, jak oglądałem tą partię, że takim biciem na C3, taki anty. Tak, chciałeś coś powiedzieć? No to, To dobra, to. no widzicie, to bardzo takie trudne posunięcie, bym powiedział, bo oddanie czarnopolaka w królewsko-indyjskiej za skoczka zwykle wiąże się z jakimiś korzyściami w postaci na przykład osłabienia struktury, w postaci konkretnych korzyści materialnych, czyli jakiegoś pionka i tak dalej. No tutaj bicie na C3 jest takie dalekosiężno idące, ale. No, ale ktoś, kto gra królewsko-indyjską, wie, że jak bardzo ciężko jest oddać takiego gońca, kiedy białe mogą sobie tutaj hetmanem odbić i się wydaje, no, że nic tutaj czarne specjalnie nie osiągają. Ale to bicie na C3 jest właśnie konkretnym rozwiązaniem, jednak się okazuje. Ja w pierwszym momencie oczywiście też nie do końca zrozumiałem, na czym polega ta idea, ale tutaj konkretne rozwiązania idą w kierunku takiego, że czarne zaatakują tego pionka E4. I się okaże, że ten pionek na E4 tu będzie bardzo trudno go obronić w taki sensowny sposób. Więc wygląda bardzo dziwnie, ale jest oparte no właśnie na konkrecie. Tak, tutaj teraz w ogóle ta gra czarnych będzie polegała na tym, żeby tego gońca, no słabość tego gońca na F3 wykorzystać właśnie. Ten goniec nie jest tutaj najlepszą figurą, no a sam gram królewsko-indyjską całe życie praktycznie, no i bicie na C3 rzeczywiście mnie bardzo zdziwiło. No, miałoby to oczywiście jakiś sens, tak jak mówiłeś, gdyby to osłabiło strukturę pionową, powstałaby struktura C3 i C4, no ale Radek tutaj sobie może odbić, w zasadzie to musi odbić hetmanem. No No i musi, tak. właśnie, no i to było bardzo ciekawe dla mnie, że tutaj Karuana sobie tak ładnie poczynał w tej partii później. Hetman C3, hetman F6, hetman
Hetman C1. No, nie wymieniamy tutaj dam. Radek słusznie tutaj chce utrzymać damy, żeby prowadzić jakieś ataki właśnie, ataki na tego króla, wykorzystując tą baterię gońca czarnopolowego i hetmana. Jednak na razie jest to trudno jakoś zorganizować. Jakieś goniec D2, goniec C3 trzeba by było się przestawić, ale na to naprawdę nie ma w tym momencie czasu ze względu na tego pionka E4, o którym wspomniałeś. Tak, tutaj od razu by nastąpił właśnie atak na tego pionka E4. No i się może okazać, że ta para gońców tutaj ma małe znaczenie, bo tracimy po prostu pionka. Przypominam Państwu, jeżeli Wam się podobają nasze analizy z Arturem, prosimy o łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszych kanałów Twitchowych albo YouTubeowych, to możecie to teraz zrobić, zaznaczając oczywiście jeszcze dzwoneczek, który będzie Was informował o wszystkich naszych wydarzeniach na kanale. Przypominam, że również mamy swój kanał na Discordzie, link w opisach na YouTubie i na Twitchu. Można tam dołączyć i dołączyć po prostu do naszego społeczeństwa Discordowego. Już jest prawie, no jeszcze nie 1000 osób, ale już jest ponad 900 na pewno, więc no to idzie bardzo szybko. Myślę, że warto się tam pojawić. Hetman B1. No, Radek broni pionka, no jakoś musi. Hetman E6, no strasznie, strasznie tutaj męczy te piony E4 i C4. No, ty powiedziałeś, że jest słabość na E4, a tutaj jeszcze widzisz, na C4 będzie teraz słabość. W zasadzie już wisi jeden i drugi pion. Tak, jest takie podwójne uderzenie. To warto zaznaczyć, że teoretycznie białe mogłyby obronić pionka jednego lub drugiego, znaczy oba pionki na E4 i na C4, bijąc na C5. No ale jeżeli zabiją na C5, to po DC5 się okaże, że w przyszłości ten skoczek z C6 wejdzie właśnie na D4 i to będzie taki gigant, jeszcze gorszy niż oddanie pionka. Więc w takiej sytuacji lepiej oddać pionka, otworzyć trochę pozycję, zrobić przestrzeń dla tych swoich gońców, niż cierpieć do końca partii i praktycznie nie mieć żadnej możliwości i żadnego wpływu na tego skoczka na D4, który wszystko mi dokładnie tam kontroluje. Także no nie można tutaj. Teoretycznie pionka można bronić, ale to jest jeszcze gorsze niż oddanie tego pionka. Tak, i powstałaby po prostu pozycja taka bardzo nieprzyjemna z tym skoczkiem na tego bardzo słabego gońca białopolowego. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, ta pozycja jest przegrana po Może prostu. być przegrana nawet. No na tym poziomie może być przegrana nawet. Wieża 1 nastąpiło. No Karuana się nie przejmuje. Bierze pionka. Po B3 sobie gra dama C3. No i rzeczywiście tutaj już kłopoty się pojawiają. No i wracamy na F6. Pytanie, czy nam się uda wykorzystać jakoś te gońce. Jakoś szybko trzeba by było tego gońca na C3 przeprowadzić. Radek przez B2 tutaj postanowił tego gońca przerzucić. Myślę, że to takie naturalne, Tak, tak? no. Postawienie tego gońca na długiej diagonali, żeby tam mieć jakieś szanse na uaktywnienie tego No tak, gońca. i gra po tych czarnych polach. Tylko, że te skoczki, te czarne pola doskonale będą w stanie pokryć. Goniec B2. Tu już warto zwrócić uwagę, bo tu wiesz, bo to może się tak wymknąć troszkę, ktoś na to nie zwróci uwagi i nagle zobaczy, że czarne tak fajnie ustawiły. Warto zwrócić uwagę już na ten ruch H5. Bo to jest wstęp do takiego dalekofalowego planu gry, który polega na tym, żeby wyblokować tę pozycję po czarnych polach. Bo w tym momencie, jeżeli czarnym się uda blokada po czarnych polach, to niestety ten goniec na F3 będzie figurą, która będzie kompletnie wyłączona z gry. I przez następne posunięcia warto zwrócić uwagę, bo to jest bardzo taki pouczający moment w partii. Co prawda, tu nie chodzi o to, że czarne już dostają jakąś świetną pozycję, czy nie wiadomo, co się dzieje, ale warto zwrócić uwagę na ten plan gry. Bardzo charakterystyczny plan, gdzie jest utrzymanie tego skoczka na E5, to jest ważne. Że ten skoczek, tu nie białym, czarne muszą się skoncentrować na tym, żeby właśnie te figury tutaj w centrum utrzymać. I właśnie dokładnie to. Przez kilka następnych ruchów ten plan zostanie zrealizowany. Tak, no z punktu widzenia takiego szkoleniowego na pewno warto sobie przeanalizować tą partię, jak tutaj powinno się właśnie no grać na takie czarne pola i przeciwko temu gońcowi.
Karła na to świetnie pokazał. Ja tutaj powiem tylko, że mam tu na czacie. Dobry wieczór wszystkim również Dobry dołączającym wieczór, teraz. witamy. Witam Wojtiego, Dawida. Goniec E2 i H4. Tak jak mówiłeś, H4, G5, zaraz tutaj pójdzie skoczek przez E6 na F4 i po tych czarnych polach tu no, nie wygląda najlepiej. Co Radek? Radek Hetman C1, G5, goniec B5. No tutaj taki ruch, no ale co robić? Co robić? Jak tutaj dalej wzmacniać tą pozycję? Biały w zasadzie tutaj może czekać na to, co robi czarny, prawda? Tak, no tutaj no niestety no gońc B5 to jest jakaś tam próba tego, żeby ewentualnie tym gońcem może się uda coś tam wymienić, coś osłabić, sprowokować jakiś ruch C6 czy coś w tym stylu. No ale czarne zupełnie nie będą reagować na grę po białych polach. Mają tutaj swoją taką czarnopolową strategię i tu będą się przemieszczać tymi figurami. Tak, wszystkie figury po prostu chcemy ustawić na czarnych polach, nie? Żeby ten goniec nie miał żadnej gry. Nie miał znaczenia tutaj. Wieża E7. Wieża E3. Hetman G6. No takie powolne wzmacnianie pozycji przez Caruanę. I tu znowu jakieś motywy ataku na tego pionka się pojawią pewnie, jeżeli nie zagramy F3. No ta pozycja, wiesz, no ta pozycja niestety, no, znowu minus jest tej pozycji taki, że czarnymi ja tutaj mam masę różnych możliwości. Mogę tego skoczka przez E6 na F4 przeprowadzić, mogę gdzieś tam postawić, próbować po linii G, mogę gdzieś, no mogę tutaj zrobić jeszcze kilka posunięć, które wzmacniają, stawiają te pozycje. Mogę przestawiać dowolnie figury, a niestety białe mają największy problem, białych jest z tym, że niespecjalnie widać, gdzie mogą naruszyć tego czarnego. To jest bardzo nieprzyjemne, że muszę stać i przypatrywać się na to, co się będzie działo. No tak, tutaj niech Caruana robi coś, niech atakuje, a Radek pewnie no, miał taki zamysł, żeby tutaj skontrować w końcu. Zresztą tutaj innego wyjścia jak na razie nie ma. Za mało przestrzeni. Skoczek E6. F3, no i skoczek już sobie przyszedł na F4 i ta pozycja, no tak na oko nie wygląda najlepiej już dla Radka. Na oko Na nie. oko nie. I to. Ona dawno na oko dobrze nie Tak, i wyglądała. tu zobacz, jeszcze jakieś motywy D5 się pojawią tutaj na związaniu. No tak, no te przeciągi straszne tutaj się. To, no to jest. No te figury, wystarczy taki obrazek sobie zobaczyć na te figury czarne, gdzie one się tu przemieściły w kierunku króla. Ten goniec na B2 oczywiście chciałby mieć jakieś perspektywy dla siebie, ale on no niestety raczej nie będzie miał perspektyw. Czy można na przykład zabić skoczka na E5? No teoretycznie można by było zagrać H3 i tutaj bunkrować rękami, nogami, no ale to też zostawiamy tego skoczka, tak jak na początku powiedzieliśmy, że ten skoczek na D4 mógłby się ustawić. Tak tutaj na F4 dokładnie by było to samo. Ten skoczek na F4 też również tutaj taką gigantyczną pozycję zajmuje, no nie do ruszenia, więc no bardzo nieprzyjemna już pozycja białych. Tak, a na dodatek wszystkiego jeszcze czarny ma pionka więcej, no jakby tego jeszcze było mało. To już w ogóle. No tak, jeszcze pionek więcej. Hetman F2. Wieża E6. Tutaj już Caruana też i broni sobie tego pionka i ta wieża, jakieś tutaj przerzuty na skrzydło królewskie po ewentualnych jakichś atakach przez G4. Ona się tutaj na pewno przyda. D5. No właśnie, doszedł Caruana jeszcze No do tak, no tutaj już D5. niestety zaczyna wszystko trzeszczeć. Tak. I Radek nawet nie decyduje się odbić tego pionka na D5, tylko gra G3. No tu już jakoś. No, Tak. wiesz co, no, bo tu można by powiedzieć, że G3 było błędne, bo komputer to ocenia znacznie słabiej niż inne kontynuacje. Ja bym tu chciał zwrócić uwagę na fakt, na taką rzecz. Nawet jeżeli byśmy zagrali teraz tam jakąś pierwszą linię komputera, którą bodajże tam chyba było ruch wieża E3, to nic nie zmienia. To niestety w tej pozycji nic nie zmienia, bo ja muszę czekać w dalszym ciągu czarnymi na to, znaczy białymi na to, co czarne będą robiły. Oczywiście
czy to by pomogło, czy na przykład czarne by miały szansę się pomylić i może czegoś nie wykorzystać? No może tak. Tylko człowiek akurat w takich sytuacjach bardzo często dąży do tego, żeby osiągnąć jakąkolwiek grę. I między innymi tak tutaj pewnie ten róg E3 do tego miał doprowadzić, no ale się okazało, że jeszcze tutaj taktyka dochodzi do głosu. No tak, taka taktyka. Nie wiem, czy Radek nie widział tego G4, że tutaj po biciu jest G4 zaraz, czy nie, ale rzeczywiście, no, nie możesz całą partię tak czekać w miejscu na to, aż przeciwnik po prostu przeprowadzi ten ostateczny atak. No, tutaj Radek chciał po prostu coś zrobić. No i dostał taki nieprzyjemny ruszek. Najpierw bicie na E4, a tu w ogóle nie zdecydował się na to. Tutaj chodzi o to, że aha, bicie na E4 w ogóle było. Myślałem, że z G4 jakieś motywy będą, ale to jeszcze chyba nie ucieka. No G4 zamiast bicia na E4, oczywiście G4 chyba też można było zagrać. To Tak, tu. myślę, że może nawet było silniejsze. No tak, być może, no ale Caruana też dostał tutaj super pozycję. Oddał figurę niby, ale już ma trzy pionki za to, więc w materiale możemy powiedzieć, że jest równo, a aktywność tutaj jest po prostu niesamowita w tej pozycji. Tutaj jeszcze było pytanie na czacie, co Janek zrobił. Janek dzisiaj zremisował dość szybko z Norwegiem. Już tą partię analizowaliśmy. Bicie na F4. Hetman G2. I bicie na F3. Niby ten tramwaj tutaj jest, ale to jest taki bardzo silny tramwaj w tym wypadku. Tu warto zwrócić uwagę na te czarne figury, które wszystkie tutaj, no, włączyły się do ataku na tego No króla. jeszcze Co by tu nie mówić? te Ta pozycja po pionki, prostu jest tak, przepiękna. jeszcze te pionki F4 i F3, jakie one są silne tutaj, nie? Tak. Koordynacje tych wszystkich białych figur, no, na pewno tutaj powstrzymują. Hetman G6, no przejście do końcówki tu już nic nie da. Wieża G6, król H1 i tutaj już taka mini taktyka poszła na koniec. Skoczek C4, bardzo ładny ruch. Caruana chce zagrać wieża A1 po biciu na C4. No i koniec jest. Tu już jest koniec. Pozycja przegrana. Wisi na B2. Grozi wieża E1 szach. Nie ma już ruchów obronnych tutaj. Jeszcze Radek zagrał wieża C4 po wieża E1. Po wieża E1 już się poddał. W którym momencie wieża F3? Nie, tutaj wieża F3 nic nie daje. Pewnie można wieża E1, można zabić na B2. No tutaj wszystko można zagrać. Więc tu już nie ma No myślę, że ratunku. wieża A1, tak? Chyba wieża A1 najprościej. Tak, jeżeli Wam się podobają te analizy, prosimy o łapki w górę dla Radka, żeby mu dać dodatkową motywację na następne partie. No po takiej porażce później zobaczymy, z kim jeszcze gra, ale na pewno będzie musiał trochę ochłonąć. Jeszcze sobie zobaczymy partię Magnusa Carlsena. W końcu Magnus Carlsen wygrywa swoją partię, grając też taki debiut, no taki załapaniec, można powiedzieć, w obronie sycylijskiej. Zresztą tak samo jak Tari Arian dzisiaj z Jankiem. Skoczek F6, Hetman D3. Nie wchodzi tutaj w żadne główniaki w Neidorfie albo Scheveningenie. Hetman D3, no rzadko się spotykałem z takim posunięciem. W zasadzie to bardzo rzadko, muszę powiedzieć. Nie wiem jak ty, Artur. Rzadko, rzadko. Natomiast no, tutaj może przejść w zależności, ja nie wiem, bo też tej partii od początku nie obserwowałem, w zależności od tego, co tutaj będzie dalej, bo tu czasem można grać przez goniec G5 i hetmana na G3 postawić. I wtedy ten hetman na D3, ma tutaj jakiś sens. Oczywiście, że ruch hetman D3 jest rzadki, ale on czasami występuje. No tak, nie mówię, że nie występuje, tylko tak jak wspomniałem, jest rzadki. No ale Magnus miał plan ewidentnie tutaj zejść z teorii, żeby nie wpakować się tutaj w jakieś warianty, które Szwed przygotował.
No i zresztą to poskutkowało tym, że Szwed w debiucie bardzo długo myślał, bardzo chyba godzinę nawet przewagi miał. W pewnym momencie Magnus Carlsen, z tego co pamiętam, chyba miał godzinę 27, a Szwed tam miał 27 minut, więc no to pod tym względem to już rzeczywiście strzał w dziesiątkę. E6, A4, skoczek C6, skoczek C6 i hetman G3. Taki był tutaj plan Magnusa, przejść sobie tym hetmanem na G3, stwarzać jakąś presję na G7 i na D6 jeszcze tutaj spoglądać. Goniec B7. Goniec E2. No tutaj można oczywiście tego gońca ustawić na E2, można też na D3. Magnus zdecydował się na tą opcję. Jeden i drugi wariant jest oczywiście jak najbardziej do zagrania. Goniec E7. No tutaj taka zachęta dla Norwega. Tego pionka oczywiście nie można brać, ponieważ po hetman G7 gramy wieża G8 i czarny po hetman H6. No łapie tutaj grę. My chcemy sobie tutaj spokojnie zrobić roszadę na skrzydle królewskim i nie chcemy się w takie warianty tutaj na pewno pakować. Magnus się nie zdecydował na bicie na G7. Goniec F4, tutaj atak na tego pionka. Zaraz będzie jakiś wieża D1 i tutaj będzie trzeba uważać. Muszę przyznać, że biorąc tutaj grają wyjątkowo prostymi metodami. Bardzo, tak, bardzo proste szachy. A właśnie, jeszcze tutaj dodatkowe, dlaczego goniec E2 w tym momencie? No bo właśnie Magnus chciał zagrać goniec F4, a po goniec F4 mogły jakieś motywy ze skoczkiem H5 tutaj grozić i byłyby kłopoty. A w tym momencie goniec ładnie tutaj kontroluje to pole. Dlatego pewnie też Magnus zdecydował się na goniec E2, E5, goniec E3. Roszada i roszada. Król H8, A5. No już powoli tutaj Magnus progresuje. Taka słabość na B6. W pewnym momencie być może będzie można albo zagrać skoczek A4 i skoczek B6. Na razie trzeba oczywiście uważać na tego pionka. Też jakieś motywy. Myślę, że wieża D1 i granie po linii D też jest tutaj jak najbardziej w porządku, ale Szwed tutaj zagrał skoczek D7 i po wieża D1 to on zaczął atakować i chciał tutaj przejąć inicjatywę grając F5. No to na pewno taki słuszna decyzja, no bo stanie w miejscu i też czekanie na to, aż białe poprawią sobie te wszystkie figury, no to do niczego dobrego nie mogło doprowadzić. Natomiast granie przez posunięcie F5, żeby ruszyć tego pionka D, no bo tutaj jest problem z pionkiem D. Nie mam za bardzo jak dojść do posunięcia D5, a tutaj jest szansa. No mocno ryzykowne oczywiście, zważywszy, że białymi gra Carlsen. No, ale jak najbardziej według mnie słuszna decyzja. Tutaj jest pytanie na czacie, czy tego pionka na G7 można w niektórych wariantach bić? No oczywiście, że można, nawet w tym wariancie, no jeszcze biały tutaj nie przegrywał, może oddawał troszeczkę inicjatywę, tylko że nie chcemy raczej tej wieży przez G8, G2 tutaj wprowadzać do gry, to jest nam zupełnie niepotrzebne. Chociaż jeżeli jakoś forsownie zdobywamy tego pionka, to oczywiście jest taka możliwość, no to trzeba po prostu policzyć i zależy też od konkretnej pozycji. Ale w niektórych wypadkach jest taka możliwość na pewno, żeby zabić tego pionka na G7. Choćby nawet w wariantach partii obrony francuskiej. Jeżeli ktoś gra, to pewnie jest zaznajomiony z takimi motywami. F5. No i D5. Tutaj to, co powiedziałeś, Szwed dochodzi do D5. Pytanie, czy coś tutaj zrobi? Skoczek A4. No właśnie, te czarne pola tutaj Magnus atakuje. Skoczek B6 w następnym by mu się tutaj marzyło. Oczywiście nie możemy zabić pionka na A5, bo skoczek C5 z atakiem na hetmana.
tutaj na gońca, na skoczka, jeszcze skoczek e6 będzie mógł sobie tutaj wejść. Takiej możliwości tutaj nie ma. Szwed zagrał d4, goniec d2 i c5. No takie, taka falanga idzie tych pionów. Jak na razie goniec się otwiera. Nie Tak. wygląda to najgorzej. Oczywiście wszystko jak na razie za cenę tego piona na f5. Hetman h3, taki spokojny ruszek. Bronimy piona na f5. Co tutaj Magnus chce grać? Jakieś przez goniec d3 i f6? Nie, bez sensu to jest. Poza... Znaczy póki co ma pionka więcej, ja tu myślę, że może czasami wejść taki motyw jak goniec h5 i goniec g6, właśnie żeby tu osłabić tę pozycję tego króla. Wykorzystać to, że na razie ten król, pozycja króla jest osłabiona mimo wszystko, więc być może jest tu jakiś cel, żeby gdzieś tam się przemieścić. Albo gońca właśnie postawić, no spróbować wyblokować trochę tę pozycję. Czyli może wieża E1 zagrać, zresztą tak było chyba później. No i tutaj w taki sposób, no ma na razie pionka więcej, nie? Więc no tutaj muszą się czarne też jakoś pokazać, że ta rekompensata za tego pionka jest. Bo raczej jest, to centrum zostało, te pionki w centrum zostały uruchomione, no i to wygląda nieźle dla czarnych. Tak, jeszcze tylko coś z tym skoczkiem trzeba by było zrobić. Nie wiem, jakie najlepsze pole by było dla niego, bo na f6 i na d5 też tutaj za bardzo. Chociaż może na f6 i e4? Coś takiego, no nie wiem. Tutaj goniec g5 zagrał Grandelius. Wymiana. Goniec g5, hetman g5. No tak, idea pewnie była taka, żeby do tego pionka się dobrać jak najszybciej, żeby go zabić. I to się teraz udało. Goniec e4. No tu już nawet nie trzeba rekompensaty za tego pionka, po prostu go zaraz sobie ściągniemy. Tutaj jeszcze atakujemy pionka na c2. Goniec d3. No to chyba pozycja się po prostu wyrównała. Tak. Bo no, odbiliśmy tego pionka. Może tak trzeba czarnymi troszeczkę więcej czujności zachować, żeby te pionki nie zostały wyblokowane. No bo jeżeli to się białym uda, to nagle się może okazać, że pionek na C5 jest słaby, pionek na E5 jest słaby, a białe będą miały proste metody, żeby je atakować. Więc z punktu widzenia takiej gry praktycznej, no chyba czarne muszą więcej czujności zachować. Tak, to się zgadza. No, na pewno nie może Grandelius dopuścić do tego, żeby po tych polach E4 i C4 zostać tutaj wyblokowanym, bo te piony E5 i C5 będą słabe w przyszłości. Magnus zabił na F5, wieża F5 i skoczek B6. No tu już jakieś forsowne warianty. No praktycznie Tak, bicie jest wymuszone. Dosyć tak. Bicie jest wymuszone, a tutaj chodzi o to, że Magnus chce otworzyć tą wieżę i atakować tego pionka A6, no i ten pion na B6 będzie też tutaj bardzo groźny. Skoczek B6, AB i H6. Pytanie, czy Grandelius ma na takie posunięcie czas, ale chyba ma. Hetman D3, no tu już... Właśnie organizujemy atak na tego pionka A6. No on zaraz tutaj powinien zginąć. Wieża B8, Grandelius już go oddaje. Wieża A6. Wieża F6. I G3. Wieża B6, wieża B6. Aha, bo tutaj tak, F4. F4 takie posunięcie. To ciekawe, oczywiście po biciu na F4 jest wieża 8 mat, nie można tutaj za bardzo bić. Tutaj jeszcze jest takie posunięcie jak C4, ciekawe. Znaczy jedyne, które nie przegrywa. Jedyne, ale ciekawe. W partii tak nie nastąpiło. Nie, w partii tak nie nastąpiło. W partii tutaj czarne zagrały przegrywające posunięcie, nieoczekiwanie zupełnie. No i doszło do pozycji, w której zostały bez pionka po prostu. No tutaj duża szansa, żeby się utrzymać. Po hetman C4 sobie bijemy pionka na F4.
No i ten król białych, no, będzie słaby. Mimo że będziemy mieli tutaj dwa wolniaki, myślę, że czarny tutaj duże szanse na remis ma. A tam wieża nie wisi na P6? Czy co tam się? Tak, tylko że tutaj są jakieś hetman B6, GH i wieczniak. A i dama Wieczniak jest tutaj. H4. Aha, dama H4 i bicie na E1. No tam mogę chyba wcześniej wtrącić wieżę E8 szach i dopiero zabić wtedy na B6, więc tamtej wieży na E1 nie tracę. Pytanie, czy jest wieczniak. Nadal wieża na To wieża już tam jedynka na jest E8 też nie słaba. ma bronią. Pierwsza linia, jak zabijemy na D4, no to też. Nie, ale nie, no ja mówię nie w tej pozycji. Ja mówię po Hetman bije D4, FG. Wtedy szacha wtrącić, tak? Tu Hetman bije D4. FG. FG i teraz szach. No dobrze, no to ja król H7 gram. No i teraz biorę wieżę. No i daje Teraz jest motyw, że bijemy na H2 i dajemy szacha na na H5 jest H5 do właśnie, na odmiany, nie? H5 jest szach i bijemy tą wieżę na W A8. obu przypadkach, tak, w obu przypadkach ta wieża jest wisi, no ale to są dalekie warianty, gdzie Grandelius już był, miał tutaj dosyć duży deficyt czasowy. Stąd no, wymuszone szybkie decyzje, szybkie liczenie wariantów. No i po prostu nie zauważył, że tam te motywy związane właśnie z tą wiszącą wieżą. No, coś mu się ewidentnie nie podobało. Poszedł na pozycję bez pionka, ale no, to jest pozycja trudna do obrony. No, niestety to jest. No i się nie udało generalnie tutaj jakoś utrzymać tej równowagi Tak, z materialnej. Carsenem grać taką pozycję czarnymi to jest naprawdę udręka. Wieża E5, wieża B2. Tutaj nie wiem, czy pionkiem nawet nie było, chociaż może wieżą lepiej. No, Mieć tego wieżą to wolniaka. tu jednak aktywność zachowuje i moim celem też jest atakowanie tego czarnego króla. No i pionka C5 jeszcze, nie? Pionka C5, jak pionek na C5 spadnie, już do pionka D4 łatwiej się dobierzemy. Wieża C5, hetman A8, król F2, wieża B8 z planem na pewno hetman H1, tylko że tutaj, no właśnie, Szwed nie zdąży z takimi atakami na pewno. Hetman A7 i hetman D5. No duża aktywność, pion więcej. No i ten pion na D4 jest pytanie, czy on tutaj zginie, czy nie. Hetman No, A1. to niestety, no to jest tutaj czarne muszą mieć świadomość, że pozycja jest bardzo trudna bez pionka, bo to nawet nie chodzi o to tylko, że bez pionka jesteśmy, ale że jednak pozycja czarnego króla jest słabsza i czasem może się okazać, że wymiana hetmanów będzie bardzo dobra dla białych, bo król już gdzieś blisko jest przy tym pionku na D4. Czasami właśnie wymiana wież, no niestety tu są możliwości różnorakie i no pozycja jest przegrana, no co tu dużo mówić. No, powinna być przegrana. Tutaj też widzowie pytają, co zrobił Janek i Radek dzisiaj. Ci, którzy nie oglądali dzisiaj tych partii, no to Janek zremisował, a Radek z Caruaną przegrał. Okej, okay, hetman A1, hetman E5. No właśnie, wieża C7 zaraz tutaj pójdzie i jest już tutaj bardzo ciężko. Hetman B2. Jeszcze na H6 tutaj taki motyw nieprzyjemny. No tak, dodatkowo jeszcze wieża bije H6. No, robi cały czas, biały robi progres. Warto zauważyć, że biały robi progres, coraz bardziej uaktywnia swoje figury, coraz większe problemy przed czarnymi stworzą. No i taka przyjemna pozycja, no z jednej tutaj strony tutaj może zaatakować, następnie tutaj może zaatakować, później pionka na D4, a czarny, wiesz, musi się bronić i się broni tak cały czas. No w końcu tutaj Grandelius popełni jakiś błąd. Wieża G8.
Król G2. No, Magnus Carlsen chce sobie chyba tego króla na H3 schować, żeby się w końcu do tego D4 pionka dobrać jakoś. I schronić się przed szachami ewentualnymi. No właśnie, wieża D7. Hetman D2, król H3, hetman D1. Teraz Magnus się nie zdecydował na wzięcie tego piona. Po wieża D4 jakiś hetman F1 się chyba obawiał. I hetman G2. Znaczy, tam myślę inaczej, może, że po prostu po wieża D4 by było Aha, hetman hetman H5, wieża H5 E8, jeszcze. tego się obawiał, żeby tam wieża gdzieś nie wpadła na dwójkę. No, chyba niepotrzebne komplikacje, bo ta słabość, no, słabość ma to do siebie, że ona wcześniej czy później i tak pewnie padnie, więc nie chciał tu dodawać żadnych praktycznych szans na to, żeby uratowały tę pozycję czarne. No tak, no po co tutaj dawać szansę? Magnus po prostu sobie tutaj spokojnie chodził i czekał na wzmocnienie jakieś, na wzmocnienie tej pozycji. Tylko wieża E7, co tutaj Magnus, czy wieża E8? On chce tutaj jakoś wymienić te wieże. Zaraz zobaczymy zresztą. Hetman H5, król G2, wieża C8. No ale coś tutaj właśnie tej aktywności złapał w tym momencie. Tutaj jeszcze ataki na C2. Znaczy, to chyba taka pozorna chyba aktywność, bo hetman na E8, na hetman na H5 musi bronić punktu E8. Pytanie, czy wymiana wież jest lepsza, czy nie? No, trudno powiedzieć. A czy zależy Nie wiem, chyba no od pozycji, hetmańska. nie? Też. No tak, tylko że hetmańska generalnie to zawsze powinna być wygrana. No mówię oczywiście o zawodnikach, którzy mają nienaganną technikę, bo ten pionek na D4 jest słabością, wcześniej czy później ten król się przedostanie do pionka D4, a hetman będzie ładnie centralnie gdzieś tu pilnował różnych rzeczy. A dodatkowa ta pozycja króla czarnego na H8 w dalszym ciągu jest słaba. No, trochę mniej narażona już na motywy matowe, bo wież nie będzie, no ale mimo wszystko. No tak, to powinna być pozycja wygrana. Teraz w ogóle F5, chcemy F6 i rozerwać jeszcze trochę tą twierdzę tego czarnego króla. To też dobry pomysł, jeżeli chodzi o Magnusa Carlsena. No i tutaj jest wymiana właśnie. Tutaj jeszcze możemy powiedzieć, że Magnus no jest ekspertem od końcówek. To każdy mówi i tego typu końcówki, a może nawet i dokładną taką końcówkę, już myślę, że miał przeanalizowaną. Więc tym bardziej łatwiej mu było się zdecydować na przejście do tej końcówki. I powtórzył posunięcia i no i F6 w końcu. No tak, hetman na G6 broni tego piona. Wieczniaka tutaj nigdy nie będzie, ponieważ się schowamy jakoś król H3 i na H4. No a coś z tymi pionami trzeba robić. Widzę, że tutaj w tym momencie na YouTubie już ogląda nas 350 widzów. Jeżeli Wam się podobają te analizy Kings of Chess z moim i Artura udziałem, prosimy o łapki w górę i subskrypcję do naszego kanału, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami. Jeszcze przypominam o wykładzie Artura. Kiedy ty, Artur, masz ten wykład? Możesz tutaj powiedzieć wszystkim? Tak, korzystając tutaj z okazji, chciałbym wszystkich zaprosić na mój wykład. Odbędzie się on o godzinie 20 w czwartek. Będziemy go transmitować na naszych kanałach na Twitchu i na YouTube oraz na Chess TV. Tym razem będzie to obrona Najdorfa. Myślę, że to będzie materiał przystępny dla każdego na każdym poziomie, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam również na nasz kanał Discord, dlatego że tam kluczowe decyzje odnośnie tematyki debiutowej się pojawiają. Więc jeżeli ktoś chce mieć wpływ na to, co zostanie wybrane, serdecznie również zapraszam do naszej społeczności na kanale Discord. Tak, na naszym kanale Discordowym możecie mieć realny wpływ na wybór tematu, który Artur z wami przeprowadzi. Teraz padło akurat na obronę sycylijską wariant Najdorfa. Tak sobie zażyczyliście w większości, no i tak się stanie.
Król H3 i Hetman E6. A tu pionówka jest przegrana po Hetman F6, po prostu Hetman F6. Tak, król idzie po prostu po GF na G4, na F5 i na E4 i po pionka D4 i z tym pionem już jest wygrana, dlatego nie można tutaj bić hetmanem na F6. A jak Darku, myślisz, kto wygra turniej? Bo tu dostaliśmy takie pytanie od NBA, Dude, kto wygra turniej? Ja mogę powiedzieć swój typ. Wydaje mi się, że wygra Caruana. Typowanie, może będziemy przyjmować jakieś zakłady. Oczywiście żartowałem, nie można w Polsce, znaczy można, ale na pewno my nie możemy. Wiesz co? No, Caruana chyba jest faworytem, ale nie wiem jeszcze z Firuzja, z kim gra. Ja sobie zobaczę tutaj na ten Wiesz co, końcowy. nawet ja nie chodzi mi o to, że wiem dokładnie kto z kim gra, natomiast tak obserwując grę, no Caruana tutaj widać, że chyba już tak jest coraz ta forma lepsza, bo widać było w tym turnieju pretendentów, on tam było jakieś takie wahnięcia, no a teraz widać, że no, znacznie tutaj się poprawiło. Trudno powiedzieć, jak się to skończy, bo sytuacja jest arcyciekawa. Jakby jeszcze to przeanalizować dokładnie, kto z kim gra, wtedy może to by było łatwiejsze. No ale tak, patrząc na samą grę, obstawiam Caruana. To ja powiem tak, jeżeli w 11 rundzie, bo panowie spotkają się w 11 rundzie, Firuzja zagra z Caruaną białymi. No kto z nich wygra, to wygra turniej. O, może tak. No ale to nie wskazałeś swojego faworyta. Aha, dobra. Nie, ja mówię, że Agiri powiem. W ogóle z innej mańki. Nie, bo jak oni zremisują, to Agiri też gra jeszcze z Firuzją. O, to jest, zobacz, bardzo, bardzo ciekawe tutaj, czy Giri jeszcze gra może. Nie, z Radkiem Wojtaszkiem jeszcze gra. Firuzja gra z Caruaną i z Girim i z No wiesz, no ale Radkiem. to nawet spoza tej czołówki, która teraz prowadzi, no to równie dobrze może ktoś jeszcze inny wygrać. No może się Karsten obudzi, nagle będzie miał super finish. No trudno powiedzieć, co tam się stanie. Ja tylko wskazałem swojego faworyta, nic więcej. No ale Carlsen, no nie, to tylko jeszcze ile zostało rund? 5, 4 czy 5? 5 rund. Carlsen ma To wszystko punkt jest straty, możliwe, no to. tak, no jeszcze Carlsen też się może włączyć do walki, szczególnie, że jeszcze gra też z Caruaną chyba, z tego co kojarzę. Tak, i z Girim. Więc tak, i z Girim, więc no Carlsen też no będzie na pewno tutaj chciał wygrać ten turniej. Na pewno czekają nas spore emocje. No tak, ale chyba tak mi się wydaje, że jeszcze zważywszy na to, że Firuzja gra białymi z Caruaną, to chyba ma najłatwiejszy dystans, tak mi się wydaje. No to ja tutaj stawiam na Firuzję, już zdecydowanie na No Firuzję, podjąłem decyzję, stawiam to na zobaczmy Firuzję. dalej w takim razie, co się stało w partii. Okej, okay, dobra, to wracamy do partii, trochę porozmawialiśmy tutaj o szansach zawodników, no pozycja jest już bardzo ciężka. Hetman G6, jeszcze król F8. G4. W ogóle ten hetman na G6 bardzo ładnie tutaj powstrzymuje jakieś kontrataki tego pionka, broni na C2 i no i to jest chyba kluczowe w tej pozycji, że czarny nie ma żadnej kontry. Ja sobie mogę zagrać hetman F5, królem tutaj gdzieś przejść po tego pionka, ruszyć pionkiem H. No, a czarny kolor tutaj nie ma żadnej kontry, nic tutaj nie można zrobić. Można jedynie chodzić w miejscu. Hetman E3, no i właśnie tak też się stało. W ogóle Magnus oddał tego pionka, poszedł na G6. Za aktywność. Tak, No. za aktywność, ale od razu też sobie pioneczka wziął. I tu już warto też prześledzić tą końcówkę, z jaką gracją właśnie Magnus Carlsen wykończył tą pozycję. Tutaj w tym momencie Grandelius już się poddał. Nie zamierzał tutaj dalej walczyć i stawiać oporu. No, taka partia no bardzo ładna w wykonaniu Magnusa. Szwed przeoczył ten jeden moment z C4. Tam miał szansę zremisować, ale wiadomo, no, z Magnusem jest ciężko. Giri w ogóle widzę, że dzisiaj wygrał. Jeszcze przeczytam, jakie wyniki tutaj padły, może.
dzisiejszego dnia. Giri wygrał z Vasierem, białym kolorem, i Vasier chyba ostatnie miejsce zajmuje. Z tego co kojarzę, egzekwo z Donchenko, czy już samodzielnie, co zrobił Donchenko? Donchenko zremisował, ale to nie ma znaczenia. Tak, 3 z 9 mają i Vasier i Donchenko, Janek, Radek, Tari Arian i jeszcze Giharu mają po 3,5 punktu. Grandelius, Hare Krishna. Ja tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że jesteśmy na kanale Kings of Chess. Zachęcamy do followowania widzów Chess TV, naszego kanału Kings of Chess, bez spacji. Tak, no jeżeli chcecie, w zasadzie to w sumie już też będziemy kończyć tą transmisję, to podsumowanie dzisiejsze, ale jeżeli na następny raz chcecie oglądać takie podsumowania z Tata Steel Masters, no to na kanale Kings of Chess zawsze robimy te podsumowania po rundzie. Jutro akurat to podsumowanie będzie o 21, nie o 20. To się jedynie zmieni i już następne dni będą tak samo jak dotychczas, czyli o godzinie 20 te podsumowania będą robione w mojej osobie, w osobie Artura tutaj, arcymistrza Artura Jakubca. Będzie też gość taki specjalny, Marcin Dziuba, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale na pewno zostaniecie o tym poinformowani. Marcin Dziuba to jest trener kadry polskiej kobiet aktualnie, więc na pewno warto posłuchać, co ma do powiedzenia. No i tyle chyba z naszej strony. Dziękujemy za wspólny udział w tej analizie. Poprosimy jeszcze na koniec, jeżeli ktoś nie da, łapki w górę. Dla mnie i dla Artura i dla całej ekipy Kings of Chess. Subskrybujcie nasz kanał na Twitchu, na YouTubie. Dochodźcie do naszego kanału na Discordzie. Dzieją się tam ciekawe rzeczy. Za niedługo też wykład Artura o obronie sycylijskiej, wariant Najdorfa. No i dziękujemy Państwu za dzisiejszy udział. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Ja również dziękuję. O 21. Dziękuję również za uwagę. Dziękuję Ci, Darku. Dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. No i pewnie wkrótce się znów usłyszymy. Dziękujemy. I dobranoc. Zobaczymy. Do zobaczenia. Dobranoc.